I bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon. Dzisiaj w wielkim skrócie omówienie aktualizacji, która była w piątek, soboty, z piątku na sobotę. Więc dodano szóstą generację. Niestety dopiero są tak naprawdę startery, czyli Froakie, Fennekin i Chespin. Ja jeszcze mam Greninja oraz nie wiem jak się czyta, więc nie będę się ośmieszał. Najpierw w formie Chespina. O, bardzo fajnie to robi. Dalej. Skoro szósta, to znaczy, że mega ewolucja. Na razie dodano, są tylko cztery pierwsze mega ewolucje, czyli z pierwszej generacji. Jest X, Y, Charizardy, Blastoise oraz Venusaur. Najbardziej chyba chciałbym mieć Charizarda oraz Blastoise'a, ponieważ ich mam. W sumie to chyba wszystko. Oraz dużo nowych przedmiotów dekoracyjnych, czy nawet i nie. No tutaj nawet są różne nowe przedmioty. Została część rzeczy, takich jak wymieniarki oraz pecety, zostały zmienione. Na przykład tutaj to była wcześniej wymiarka moja, teraz jest w taki sposób wygląda. I podczas tej aktualizacji coś mi się zbugowało i tutaj miałem takie kilka ten, ale okazało się, że po prostu jest jakiś bug. Dalej, wszystkie skrzynki, plecaki, torby na pokebole. To wszystko zniknęło i wszystkie rzeczy, które były tam, również znikły. Więc jeśli mieliście tam, no to współczucie, bo już tego nie odzyskacie. Także zostały zmienione odznaki. Nie wizualnie, tylko zostały zresetowane rangi. I teraz tutaj są wszystkie odznaki, jakie byście mogli mieć. Nawet są daty. Dalej. No tutaj właśnie można. Tu jest właśnie ten kamień mega ewolucji. Są również walki tak jakby z bossami, czyli tymi mega ewolucjami. Przez jakiś czas pojawiają się komunikat na czacie, że jakiś Pokémon jest na jakimś terenie. Ciężko właściwie zdobyć je, znaczy znaleźć. No ale zostało właśnie również zmienione kilka rzeczy, na przykład takie jak dostępne pod klawiszem nowe legendy, czyli właśnie shop. Pytanie właśnie pod P. Gildie. Chciałem założyć gildię, ale założenie gildii to 50 cukierków plus jeszcze to trzeba przedłużać. Czyli nie wiem ile tam kosztuje, bo się w to nie zagłębiałem, ale musiałbym wydać musiałbym wydać 13 zł na cukierki. Oraz nowe legendy są w sklepie. Deoxys, spoko. To jest chyba w tym momencie najdroższa legenda, bo kosztuje 7 dych. Froakie, Togekiss. Latias. Nie wiem jak wymówić te nazwy.
Tak, coś jeszcze tutaj. Jednak myślałem, że wyjdą nowe legendy, lecz nie. No tutaj właśnie różne nowe Pokémony. Więc no właśnie myślałem, że podczas tej nie ewolucji, tylko aktualizacji wyjdą nowe, fajniejsze Pokémony. Tak to bym miał. Mógłbym pomyśleć coś więcej, a tak to raczej nie chcę kupować Pokémonów. Więc na razie nie kupuję. Znaczy VIP-a na pewno chcę kupić, a nad Pokémon się zastanawiam. Zastanawiam się, czy jeszcze coś jest do omówienia. Z takich może nie jakiś bardzo, ale właśnie naklejki są, można przyklejać je na ściany, więc nawet spoko. No, więc taki krótki odcinek. O aktualizacji. Mam nadzieję, że w niedługim czasie dodadzą resztę mega ewolucji. Gdyż no chciałbym już mieć Salamansa. Tak to po prostu kupię klucz Mega Stone po prostu do Salamansa i no będzie spoko. Więc dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeśli wytrwałeś do tego momentu, zapraszam Cię na grupę na Facebooku. Będziesz miał wszystko w opisie. Jak Ci się spodobała gierka, będziesz miał również link do tej strony. Więc dziękuję wszystkim za uwagę i do następnego. Cześć!